Otwieram 15. sesję Rady Gminy Ostrów Mazowiecka. W związku z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii i wprowadzonym zakazem spotkań zaproponowałam, aby sesja odbyła się w sposób zdalny za pomocą komunikatorów i aplikacji Posiedzenie. Za pomocą Skype'a i aplikacji posiedzenie.pl w sesji bierze udział radnych 15 czy 14 w sesji bierze udział w tej chwili 14 osób. Proszę Państwa radnych o wyrażenie zgody na przeprowadzenie sesji w sposób zdalny. Przeprowadzę teraz głosowanie w tej sprawie. Wyczytany przeze mnie radny mówi: wyrażam zgodę lub nie wyrażam zgody. Pani Barbara Biedrzycka. Wyrażam zgodę. Pani Krystyna Chojnowska. Wyrażam zgodę. Pan Marek Gutowski. Wyrażam zgodę. Pani Danuta Jabłonka. Wyrażam zgodę. Pan Marian Kacprzak. Pan Marian Kacprzak. Pan Marian jest wyłączony. Głośnik ma wyłączony. Mikrofon ma wyłączony. Marian Kacprzak. Wyrażam zgodę. Dziękuję. Pani Krystyna Kacpura. Wyrażam zgodę. Krystyna Kosowska. Wyrażam zgodę. Pan Jan Kozioł. Wyrażam zgodę. Pan Jerzy Nadany. Wyrażam zgodę. Pani Grażyna Pieńkowska. Wyrażam zgodę. Pani Sitek Aneta. Wyrażam zgodę. Pani Skiba Grażyna. Wyrażam zgodę. Pan Trzaska Daniel. Wyrażam zgodę. Pan Zawadzki Andrzej Antoni. Nie mamy jeszcze chyba Andrzeja. Nie może się zalogować. Pan Żak Piotr. Wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że radni wyrazili zgodę, prowadzimy dalej sesję w sposób zdalny. Przechodzimy więc do kolejnego punktu, do przyjęcia porządku obrad. Porządek obrad otrzymaliście Państwo wraz z zawiadomieniem o sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o przyciśnięcie przycisku. 11 osób. 11 osób. Co?
Witam was wszystkich serdecznie, cieszę się, że jesteście. Witam pana wójta, witam panią skarbnik, panią sekretarz, wszystkich kolegów i koleżanki radnych. A wszyscy radni są zalogowani. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do trzeciego punktu. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy numer 14/19 z dnia 29 stycznia 2020 roku. A kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, proszę o przyciśnięcie przycisku na głosowaniu. Zaraz Aneczka nam to uruchomi. Bardzo proszę, przyciskamy, potwierdzamy. Zaraz sprawdzimy, czy wszyscy z państwa... Dziękuję bardzo i przechodzimy do kolejnego punktu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Nie wpłynęły do mnie żadne interpelacje, żadne zapytania. Czy ktoś z państwa radnych w tej chwili chciałby złożyć jeszcze jakąś interpelację lub zapytanie? Państwo radni? Nie. Nie. No to dziękuję w takim razie. Jeśli nie ma zapytań i interpelacji, przechodzimy do następnej kwestii. Godzinę temu odbyło się posiedzenie wszystkich innych komisji wszędzie gminy i teraz poproszę, żeby przewodniczący komisji wyrazili swoją opinię na temat podejmowanych uchwał. Bardzo proszę. Danusza Jabłonka. Komisja do spraw oświaty, zdrowia, kultury, sportu i turystyki wszystkie proponowane projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Krysia Kacpura. Komisja Spraw Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał. Pani Skiba. Komisja Rewizyjna wszystkie projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie. Pan Marian Kaczak. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Gminy również zaopiniowała wszystkie projekty uchwał pozytywnie. Dziękuję. Pani Aneta Sitek. Komisja Budżetu i Finansów wszystkie projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy już do części uchwałodawczej. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrów Mazowiecka. Godzinę temu żeśmy ten punkt omawiali. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania odnośnie tego punktu? Jeśli nie, to w takim razie przeczytam.
Uchwała numer 15/117/20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii w Ostrowie Mazowieckiej oraz kołami łowieckimi działającymi na terenie gminy Ostrów Mazowiecka uchwalam, co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrów Mazowiecka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2 ustęp 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ostrów Mazowiecka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia zgłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę o przyciśnięcie przycisku.
wszyscy w tej chwili już zagłosowali za. I przechodzimy w tym momencie do punktu szóstego. Podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2021 rok. Uchwała numer 15/118/20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1909 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 2 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o Funduszu Sołeckim uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Ostrów Mazowiecka na 2021 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ostrów Mazowiecka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z tym, że na komisjach było to wszystko omawiane, to czy ktoś jeszcze z Państwa jakieś ma pytania ewentualnie? Nie, tak? No dobrze, w takim razie, jeśli nie mamy pytań do tego punktu, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2021 rok? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Za podjęciem uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego głosowało 15 radnych i wszyscy byli za przyjęciem proponowanej uchwały. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z wojewodą mazowieckim na prowadzenie prac pielęgnacyjno-porządkowych na obiektach grobownictwa wojennego w miejscowości Komorowo, Lipniki i Guty Bujno. Uchwała numer 15/119/20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia z wojewodą mazowieckim na prowadzenie prac pielęgnacyjno-porządkowych na obiektach grobownictwa wojennego w miejscowości Komorowo, Lipniki i Guty Bujno. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. W związku z artykułem 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych uchwala się, co następuje. Straszny przegłos. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z wojewodą mazowieckim na przyjęcie zadania z administracji rządowej pod nazwą utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w miejscowości Komorowo, Lipniki i Guty Bujno w zakresie konserwacji zieleni, utrzymania porządku. Paragraf 2. Zakres zadań, o którym mowa i warunki finansowania określi porozumienie zawarte między wojewodą mazowieckim a wójtem gminy Ostrów Mazowiecka. Paragraf 3. Porozumienie, o którym mowa w paragrafie 2 wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ostrów Mazowiecka. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś zapytania do tego punktu?
Jeśli nie, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały, proszę o przyciśnięcie przycisku. Teraz poczekamy chwileczkę, aż wszystkich będziemy mieli. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem. Przechodzimy zatem do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała numer 15/120/20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ostrów Mazowiecka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś zapytania odnośnie tej uchwały? Jeśli nie, przechodzimy zatem do głosowania. Proszę o przyciśnięcie przycisku na klawiaturze.
wszyscy radni głosowali za. Więc przyjęliśmy to jednogłośnie. I przechodzimy do kolejnej uchwały. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer 13/107/19 z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Uchwała numer 15/121/20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2020 roku, zmieniająca uchwałę numer 13/107/19 z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości składek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Na podstawie artykułu 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 13/107/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy w paragrafie pierwszym ustęp trzeci otrzymuje brzmienie litera 3. Umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ostrów Mazowiecka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania odnośnie tej propozycji uchwały? Może ja chciałbym jeszcze zapytać Pana z tej strony. Bardzo proszę. Chciałbym zapytać odnośnie opłat za te reklamy. Czy to będzie od wielkości reklamy, czy to od sztuki, czy to od powierzchni? No właśnie, jak to będzie o te opłaty zbierane? Dziękuję. Panie Wójcie, mogę prosić? Prosiłbym jeszcze raz o powtórzenie pytania. Chodzi mi o opłaty za reklamy. Czy to będzie od sztuki, czy to będzie od powierzchni tej reklamy? No to tak, szczegółowy zapis, ile się płaci za co, mamy w poprzedniej uchwale. A tutaj chodziło o to, że my w tej pierwszej uchwale, która została zakwestionowana przez nadzór wojewody, umieściliśmy, że nasze gminne witacze nie będą, znaczy nie będą podlegały opłacie. Natomiast w tej chwili wyrzucamy to, czyli również i nasze, jeżeli będziemy chcieli gminne reklamy wprowadzić, no to będziemy również płacić. To jest taka, na tym polega zmiana. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania odnośnie tego punktu? Jeśli nie ma pytań, to przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo o przyciśnięcie przycisku na tablecie. Wszystkie osoby były za przyjęciem proponowanej uchwały. W takim razie skończyliśmy uchwały. Przechodzimy do punktu 10. Sprawozdania z programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok. Kwestia powyższa była omawiana na komisji, która się odbyła godzinę temu. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do tego punktu? Jeśli nie ma pytań, przechodzimy do punktu 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok. Godzinę temu omawialiśmy tę kwestię. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania odnośnie tego punktu? Dziękuję. Przechodzimy zatem do punktu 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2019. Omawialiśmy również ten punkt na posiedzeniu komisji. Czy w związku z tym ktoś z Państwa radnych jeszcze ma jakieś pytania odnośnie tego punktu? Jeśli nie ma, przechodzimy do punktu 13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji przez gminę Ostrów Mazowiecka zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 roku oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań. Omawialiśmy to godzinę temu. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma jakieś pytania odnośnie tego punktu? Jeśli nie ma pytań, to przechodzimy do punktu 14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2019 rok. Omawialiśmy to godzinę temu. Proszę bardzo, czy może jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytania, ewentualnie wnioski do tego punktu? Jeśli nie mamy, przechodzimy do punktu 15. Zapytania i wolne wnioski. Bardzo proszę. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeśli nikt nie chciałby zabierać głosu, te pisma, które wpłynęły, które omawialiśmy wcześniej, stanowisko Rady Miejskiej w Płońsku w sprawie wystosowania apelu odnośnie przywrócenia wynagrodzeń dla wójtów burmistrzów. Kolejna rzecz w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. A pismo, które wpłynęło od pana Krzysztofa Morawskiego z Nieskórza w sprawie wycinki drzew prawdopodobnie. Życzenia, które wpłynęły od prezydenta Dudy dla wszystkich państwa sołtysów z okazji ich święta. Następnie mamy pismo od Rady Rodziców ze Szkoły Publicznej imienia Witolda Pileckiego w Kozikach. I kolejna rzecz, to jest kwestia, ponieważ w grudniu występowaliśmy jako Rada Gminy z prośbą, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami na terenie naszej gminy, wysunęliśmy postulaty dotyczące właśnie problemów z wysokością, z
wciąż podnoszoną wysokością opłat. I kolejna sprawa to jest, wpłynęło właśnie przed chwilą od mazowieckiego kuratora oświaty w Warszawie postanowienie działając na podstawie artykułu 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz artykułu 89 ustęp 3.5 w związku z ustawą 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Mazowiecki kurator oświaty po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez wójta gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2020 roku dotychczasowej 8-letniej publicznej szkoły podstawowej imieniem Witolda Pileckiego w Kozikach z oddziałem przedszkolnym z siedzibą Koziki 2 07 300 Koziki poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas 1-3 z oddziałem przedszkolnym wyraża pozytywną opinię w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2020 roku publicznej szkoły podstawowej imienia Witolda Pileckiego w Kozikach z oddziałem przedszkolnym polegającego na obniżeniu jej struktury organizacyjnej do klas 1-3 z oddziałem przedszkolnym. Uzasadnienie jest bardzo długie, dlatego każdy z Państwa, kto będzie chciał się z tym zapoznać, będzie mógł zapoznać się u Pani Anetki w pokoju. Zostanie przesłane mailem. Wszyscy z Państwa otrzymają, tutaj podpowiada Pani Sekretarz, do każdego wyślemy to postanowienie drogą mailową. A czy mamy jeszcze jakieś pytania, wnioski? Jeśli nie mamy, to bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w tej naszej pierwszej sesji online. Było nam trochę trudno, ale jakoś daliśmy sobie radę. Mam nadzieję, że kolejne sesje będą już łatwiejsze, będziemy mieli większe doświadczenie. Tam, gdzie wystąpiły jakieś problemy techniczne, no to po prostu no, pewnych rzeczy nie da się wcześniej z góry zaplanować. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.